This is my kingdom come. Ludziska, witajcie, z tej strony Bobru, a to jest kolejny odcinek z gry Rayman. Dzisiaj zaczynamy od uratowania Seleny, czyli kolejnej wróżki. Jak dobrze się uda, to możliwe, że skończymy cały ten, całą tę kampanię, cały ten rozdział w tym odcinku sprintu, jeśli ci życie miłe. To jest kolejny obraz do przejścia. Dobra, jest nawet podpowiedź, żeby sprintować, więc po prostu trzeba to będzie szybko przejść. O Jezu. Wow. Fajne. Tutaj czekajcie. To ostatni całkiem nieźle mi poszedł, ale ten oczywiście nie pójdzie. A ostatni mi... No co jest? Ostatni mi zajebiście poszedł, tutaj już widzę dzieci mam pro... No to chyba żart. Nie, no ja Tina tak nie ominę. No bez przesady, bez przesady. Ktoś mnie przyspiesza w niektórych momentach, to mi się bardzo nie podoba, reszta jest spoko. Po prostu takie są przyspieszenia chamskie, gdzie lecę normalnie nagle jakby... What the fuck, co to było? No i cofnął mnie aż tu? Serio? Okej, to było całkiem spoko. Nie oleś doczytać muzycznego levela, mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze go dorwę. Czy w sumie dojdę do niego. Jak to się szybko wszystko dzieje. Rozmazuje mi się w oczach. Dobra, jest. Minutka znowu z kawałkiem na przejście levela. Złoty puchar. Bardzo dobry początek. No i dobra. Wiem, że gram od paru odcinków Raymanem, ale już jakoś na razie niech zostanie ten Rayman. Trzy Teen Sliny. Wyblokowana kolejna wróżka. Jeszcze bardziej mroczna od poprzedniej. O, siódmy poziom czaderstwości mamy. I osiągnięcie odblokowane Challenger. Dobra. I lecimy teraz ten level, który nazywa się jak? Lucha Libre i Wielki Pościg. No, Marfi by się gdzieś przydał. Z tego co widzę. O Jezu, jak to zrobić, żeby tutaj... O, lawy wypuściliśmy. I mi pewnie przesrane przez to. Dobra, niech to spłynie. Nie wiem, co tam na dole było, tam pewnie było co... Wow, coś ciekawego. Znowu on! Coś nas będzie atakowało. Za szybko. O kurde! Jezu Chryste, tu jest szybki! Jaki on jest ohydny i szybki! Jesteś zapaśnicy meksykańscy. Nie! Ale ochydnie. Trzeba było szybciej skaczać, ziomek. Przez slowpoki. Ale to jest stresik, że takim czymś uciekać. Ale muzyka jest świetna. To jest chyba najfajniejszy soundtrack z Raymana, jaki jest. Oprócz tych muzycznych leveli oczywiście. No co? Jak? Przecież przeszliśmy. Luchadore! No tak, to luchadorzy ci. Meksykańscy zapaśnicy. Luchadore! Tak nie można... Tutaj pozwalać sobie takie przerwy dużo. Nie! Błagam, zostaw mnie! Jak on mnie masakruje. To Hulk, kurwa, nie luchadore.
Fioletowe spodenki, zielona skóra. Dużo za silny, dużo za duży. Hulk, jak nic. Zastanawiam się, nie jest za głośno. Już miałem to sprawdzić 3 odcinki temu, ale... ciągle zaraz mi to... wypada z głowy. Zostaw mnie, padalcu. Gin. Łapka w górę. To był... podprogowy sygnał, żeście łapkowali. Jak ci to był dźwięk? Przepraszam was. Się piję. Chciałbym powiedzieć, o jak mało trzeba na kolejny poziom. Aby zrobić o! Dobra, jeszcze 2 poziomy. Wiadomości? Nie chcę, pewnie mi internet spalić czy coś w tym stylu. Gigantyczne zapasy. Luchadore! Na zapasy przyda się serduszko. Uuu. Co? Aj, to ciekawie się zapowiada. O kurde. Runda pierwsza. Co mam robić? Mam przeżyć po prostu? Jesteś gówna, Dore, słaby jesteś. Wiedziałem. Jesteś wolny jak gunwo. Ale mi się podoba to. Dostał w mordę głupi śmieć. Burczeć na niego, on jest słaby. On zatapiać będzie pewnie w poszczególne platformy. Okej. Szukajmy tutaj. Kłamstwo. Jesteś wolny. Luchado. Dajcie tego grzyba, żebym mu na ryło wskoczył. Już to mało... Dobra. Jest! Dostał w zęby! Runda trzecia! Moje państwo! Ale on teraz walnie mocno. No, ja chcę... Grid, dobro grid. No co się chwalisz? Ty przygrywasz śmieci gruby. Ała. Wow. No kurczę, to nie fair. Runda trzecia. Mam nadzieję, tak. Ale zajebiste to jest. Swoją drogą. Wielkie... No, rozwalili. Lucia! Dobra. Gin, śmieciu głupi! Już po tobie! Pokonany! Bicie ci busów KO! Luchador! O nie, znowu magiczny. O! Przypał, przypał!
ale będzie. Zespół R znowu błysnął będzie. Jeps! Już trzeci. Nowy bicik będzie. Wieczne cierpienie. Uplay, arcja zakończona. Jaka arcja? Czy o czymś nie wiem? Ale przyspieszamy to. I tak mamy złoto. Fanfary, konfetti, Bobru jest mistrzem. Dobra, i teraz lecimy z ostatnim poziomem na ten odcinek. Muzycznym poziomem. Mam nadzieję, że będzie równie zajebisty jak dwa poprzednie. I co tutaj? To będzie tutaj jakaś Szaleni Mariasi, no tak. To będzie pewnie takie właśnie meksykańskie rytmy, jakieś gitary i w ogóle. Pustynia, dobry klimat. Ale świetne. Wow, a to byli wrogowie. To jest przeróbka tego. Jezu, jak to się nazywa? Boże, wypadł mi z głowy ten kultowy tytuł. Co? No kurczę, tak ładnie już grało. O, to mnie cofnęło śmiesznie. Bobru, chcesz zjebać taką fajną tą nutkę? No kurczę, postarać się muszę. Ej, ale to jest ciężkie do wyczucia. Tu chyba nie trzeba latać, to po prostu trzeba w dobrym momencie wskoczyć. Dobra, YOLO. Tak, to na YOLO trzeba było zrobić. Typowe. No nie, ja chcę... Co się ze mną stało? Czy ja byłem znowu mały jakiś? Agarete muzyka! Ale te lumy są duże teraz. Nie wierzę! Jakie to jest zajebiste! Są różne takie covery. Właśnie w tym klimacie różnych piosenek. Kurwa! Chciałem się refleks tej żółwia. Takiego szybkiego żółwia. To też było złe. Śmuchy. Jak ja mam je zabić, ślizgając się? Kurczę, szkoda. Przepraszam was, że te psuję te muzyczne poziomy. One są zajebiste. Ja po prostu padam. Nie umiem tego rytmu zachować. No, seriously, jak ja to mam zrobić? Ale te muzyczne poziomy są trudniejsze. Ten pierwszy był taki... Po prostu on był mega łatwy. Dobra, spróbuję... Wiem co zrobić. Przynajmniej więcej razy mogę tego posłuchać. No, come on. No co się stało? Padł mi przestał działać, przepraszam was. Ta
A, można tak robić, właśnie. Się zastanawiałem, czy... Fajne. Zajebiste. Dobra, przyspieszamy to. Mad World. Jak ktoś zna tytuły wszystkich piosenek, które tutaj były remiksowane i coverowane, to powiedzcie, bo ja z chęcią... 5 szczęśliwych losów. Następny świat, jakim się zajmiemy, to będzie 20 tysięcy mil pod lumskiej żeglugi. Później będzie Olympus Maximus i ostatnie Living Dead Party. Ale teraz sobie pozdrapujemy jeszcze losy, bo mamy ich od cholery. Okej, okay, stworzonko. Lumy. Chyba nie tylko kolejną postać odblokujemy za te lumy. No, co jest? Stworzonko. Jeszcze 6 losów, aż wow. Obraz Back to Origins. Stworzonko kolejne. A te stworzonko dosyć łatwo się zdobywa w sumie, tak patrzę. Lumy. 500 aż. Aż albo tylko. Tylko. Stworzenie kolejne będzie. Jest 1000 lumów. I ostatni. Ostatnia zdrabka. Małak. Dobra, i teraz idziemy do galerii stworzonych i obejrzeć wszystkie. Tutaj mamy 2-3 kolejne. Tutaj jednego tosta kolejnego. Tutaj jednego, nie wiem co to jest właściwie. Dżin jakiś. I świniaka jednego. Okej. Okay. Pozbieramy sobie to zawsze jakieś tam lumy dodatkowe. To są żaby, aha, dobrze wiedzieć. To są roboty, to są balony. Wow, można je bić. Troszkę zauważyłem jakiś czas temu, ale dalej mnie to dziwi. Tosty. I duchy. I świnki, tam ominęły. No, świnko. Okej. Okay. A więc dziękuję wam za uwagę. W kolejnym odcinku zaczynam kolejny świat, a póki co żegnam się z wami bardzo serdecznie, ludziska, trzymajcie się, no i hej, pa pa!